Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest pewna praktyka, która pomoże nam w przeprowadzaniu rachunku sumienia przed spowiedzią świętą. Jest to codzienny rachunek sumienia. Można go tak porównać do takiej sytuacji, gdybyśmy wyjechali z naszego domu, mieszkania na jakiś dłuższy czas, 2 tygodnie, miesiąc. Ktoś inny by tam mieszkał i po powrocie ktoś by nam powiedział, żebyśmy weszli, od razu ogarnęli, co się dzieje w tym mieszkaniu. I wiadomo, że to jest trudne, żeby tak w jednym momencie wszystko zobaczyć, jest wszystko na swoim miejscu poukładane. I podobnie jest z naszym życiem duchowym. Kiedy przystępujemy na przykład raz w miesiącu do spowiedzi świętej, no trudno jest nam ogarnąć dłuższy czas, który minął od spowiedzi świętej. Dlatego, żeby dobrze przeprowadzić rachunek sumienia, warto praktykować tak zwany codzienny rachunek sumienia. Mamy też jeszcze jedną zaletę. Jeżeli ktoś chce postępować w cnotach, to właściwie jest on niezbędny. Trzeba go praktykować codziennie, żeby postępować w cnotach. Na czym powinien on polegać, jak on powinien wyglądać? Przede wszystkim czas, który jemu poświęcamy, najlepiej jest wykorzystać przy wieczornym pacierzu, a więc kiedy już idziemy na spoczynek nocny, wtedy przeznaczamy czas po pacierzach wieczornych na codzienny rachunek sumienia. Jeżeli mamy trudność, by znaleźć ten czas na ostatni moment dnia, na przykład zasypiamy często wcześniej, to można znaleźć czas wcześniej. Ważne, żeby to był moment, który sobie wyznaczamy. Ile on powinien trwać? Jest to trudna odpowiedź. Niektóre zakony poświęcają na niego nawet 10 minut. Może komuś się wydawać, że to jest dużo czasu. Dlatego powiem o przebiegu tego codziennego rachunku sumienia i każdy zobaczy, ile tak naprawdę czasu potrzebuje na jego przeprowadzenie. Powinien przebiegać w takich 5 punktach. Pierwszy to jest dziękczynienie Panu Bogu, a więc dziękujemy Panu Bogu za Jego łaski. Najpierw powinniśmy wybrać sobie jedną łaskę ogólną, za którą podziękujemy Panu Bogu, na przykład za dar Jego śmierci na krzyżu, za łaskę zbawienia, którą nam ofiarował, za Jego sakramenty, za to, że włączył nas do Kościoła Świętego, że uczynił nas dziećmi Bożymi. Jedna ogólna łaska, za którą dziękujemy, a później zastanawiamy się nad szczegółowymi, nad kilkoma, których doznaliśmy tego dnia, za które chcemy Panu Bogu podziękować. Drugi punkt, przechodzimy do drugiego punktu, stajemy w obecności Bożej, a więc zagłębiamy się, zatapiamy w Panu Bogu, modlimy się o to, byśmy mogli się skupić na Panu Bogu, ale tak, żebyśmy mogli wejść w głąb naszej duszy i uczynić rachunek sumienia od powstania tego dnia, od rana, od powstania ze snu aż do teraz. No i trzeci punkt to jest rachunek sumienia. Przeprowadzamy go w oparciu o takie 3 pytania. Jeżeli to uczynimy, to już będzie dobry rachunek sumienia. Pierwsze pytanie. Czy wykonaliśmy wszystko, co tego dnia zaplanowaliśmy, zgodnie z planem? Drugi punkt. Czy dostatecznie, czy dobrze zwalczaliśmy wadę główną, nad którą pracujemy, wyznaczyliśmy sobie pracę? I trzeci punkt to jest, czy dobrze, sumiennie wypełnialiśmy obowiązki naszego stanu. W oparciu o te 3 punkty dobrze jest przeprowadzić ten codzienny rachunek sumienia. 4. punkt tego rachunku sumienia to jest żal za grzechy, wzbudzenie żalu, wstręt do grzechów, nawet lekkich, popełnionych, odwrócenie się od nich, poprawa z tych grzechów, postanowienie dobrej poprawy. I ostatni punkt to nałożenie sobie pokuty za te grzechy, oczywiście adekwatnej do naszych przewinień. Tak przeprowadzony rachunek sumienia, myślę, że każdy się zgodzi, że potrzeba na niego przynajmniej 5 minut, może właśnie 10 czy kilkanaście, na pewno nie dłużej. Nie można wydłużać tego czasu niepotrzebnie. I jeszcze jedna sprawa. Warto zapisywać sobie długopisem przeprowadzony rachunek codzienny sumienia, Bo wtedy, kiedy będziemy się przygotowywać do spowiedzi świętej, wystarczy, że spojrzymy na te zapiski nasze krótkie, takie punktowe właśnie, przeprowadzonego rachunku i zobaczymy ogląd naszej duszy, co się dzieje z nami w naszym życiu duchowym. Bardzo szybko wtedy będziemy mogli taki ogląd przeprowadzić. I na zakończenie chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej praktyce dla bardziej gorliwych dusz, dla kogoś, kto chce naprawdę postępować w cnocie mocniej. Jest to praktyka szczegółowego rachunku sumienia. Szczegółowy rachunek sumienia powinien mieć miejsce w południe każdego dnia, mniej więcej, zgodnie z obowiązkami, które wypełniamy, ale koło południa. I polega na tym, że chwilę dosłownie myślą zwracamy się do Pana Boga i zastanawiamy się, czy dobrze zwalczamy wadę główną, czy dobrze nad nią pracujemy, czy w nią nie upadamy, czy staramy się jej unikać różnych pułapek, które zastawia zły. Albo też, czy pracujemy nad cnotą, nad którą postanowiliśmy pracę. A więc albo czy zwalczamy wadę główną, albo czy postępujemy w cnocie, którą sobie ustaliliśmy. Jest to ważne w postępowaniu naszym, duchowym. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźmy sobie grubą linę, którą byśmy mieli przerwać. Nie jesteśmy w stanie, ale jeżeli wybierzemy sobie jedną nitkę z tej liny, to jesteśmy w stanie z łatwością przerwać. Dlatego taki wybór jednej wady naprawdę pomoże nam i z czasem zobaczymy, że ten postęp naprawdę jest ku chwale Bożej i jest rzeczywiście owocny. Dzisiaj pomodlimy się w intencji zamknięcia wszystkich klinik aborcyjnych na całym świecie. Maryjo, Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ojczystej ziemi. Niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi nie zabijaj. Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie tej nauki katolickiej. Zachęcamy do przekazania swojego 1,5% podatku w 100% na nauki katolickie. Aby to zrobić, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać KRS 00 00 50 72 34 i cel szczegółowy 35 449. Dzięki temu Twój 1,5% podatku nie zmarnuje się i będzie przekazany na rozwój nauk katolickich. Mamy też dla Ciebie prezent. Jeżeli nie potrafisz samemu rozliczyć zeznania podatkowego, możesz skorzystać z naszego darmowego programu do rozliczenia podatku. Całe rozliczanie z tym programem zajmie Ci 5 minut. Link do programu w opisie filmu. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Wszystkie linki do wsparcia, zapisania się i rozliczenia 1,5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.